Witam Cię gorąco. Teraz spotykamy się na podsumowaniu ciągów arytmetycznych i ciągów geometrycznych. Będziemy na tym naszym spotkaniu rozwiązywać zadania, w których będziemy wykorzystywać i ciąg arytmetyczny, i geometryczny. Dlatego temat naszego spotkania to ciąg arytmetyczny i geometryczny w zadaniach. Zapraszam. Może przypomnimy sobie najważniejsze rzeczy dotyczące ciągu arytmetycznego i geometrycznego, bo oczywiście będziemy rozwiązywać zadania, ale musimy jakieś podstawy znać, prawda? Arytmetyczny ciąg, tutaj napiszę, a tutaj ciąg geometryczny. I najważniejsze rzeczy przypomnimy. Po pierwsze, wzór ogólny ciągu arytmetycznego to jest AN równa się A1 dodać N minus 1 razy R. Suma N początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego A1 dodać AN nad 2 razy N. W ciągu zaś geometrycznym wzór ogólny wygląda tak. AN to się równa A1 razy Q do potęgi N minus 1, zaś wzór na sumę N początkowych wyrazów, ja zapiszę tylko ten, gdy Q jest różne od 1, czyli to będzie A1 razy 1 minus Q do N tej nad 1 minus Q. Takie podsumowanie Ci robię, a będzie nam to potrzebne do tego naszego spotkania. Co bym jeszcze chciała przypomnieć? Chyba przypomnę Ci tutaj zależność na ciąg arytmetyczny taką, że jeżeli mieliśmy trzy wyrazy A1, A2, A3 i tworzyły ciąg arytmetyczny, podawałam Ci dwa sposoby, jak to zrobić. Ja przypomnę może jeden. Czyli od A3 jak odejmę A2, to jest to samo, gdybym od A2 odjęła A1. Ta sama sytuacja występuje w ciągu geometrycznym, czyli mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym. I teraz jest tak. Jak ja A3 podzielę przez A2, to mam to samo, gdybym A2 podzieliła przez A1. I myślę, że to nam spokojnie powinno wystarczyć do tego, abyśmy teraz przystąpili do tych zadań, takich bardziej rozbudowanych, zadań, które łączą ciąg arytmetyczny z ciągiem geometrycznym. A więc do dzieła. Zadanie numer 1. Liczby A, B i C tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny. Suma tych liczb jest równa 93. Te same liczby w podanej kolejności są pierwszym, drugim i siódmym wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz A, B i C. Dobrze. Zadanie popatrz. W samym nawet sformułowaniu, ja na razie go przepiszę, to co najważniejsze. A, B, C tworzą ciąg jaki? Geometryczny. No tak jest napisane w treści. I teraz suma tych liczb. No to oczywiście wiesz, że suma to dodawanie, czyli ja te liczby mam dodać i mam je wyjść 93. Co jeszcze jest w treści podane? Że te same liczby w podanej kolejności są pierwszym, drugim i siódmym wyrazem jakiegoś tam ciągu arytmetycznego. No to teraz co trzeba zapisać? Czyli ja może pod spodem napiszę na czerwono, żeby nam się to wyróżniało, czyli napiszę tak, że A to jest jakiś mój pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego. Czyli napiszę, że to jest jakiś ciąg arytmetyczny, nazwę sobie AN, czyli to będzie A1. Moja literka B to będzie jakieś A2. W tej treści przepisuję. A moja literka C to będzie, że siódmym wyrazem, czyli A7. Czyli literka A, B i C. Literka A, popatrz, to jest pierwszy wyraz. Literka B podali drugi. A literka C to jest siódmy. I tu muszę dopisać Ci, że ten ciąg AN, który sobie wymyśliłam, to jest ciąg arytmetyczny. Czyli ja ciąg nazwałam sobie jako AN ciąg arytmetyczny. Oczywiście naszym zadaniem tutaj jest policzyć, ile wynosi A, B i C. No to wiadomo. No to teraz tak, myślisz sobie, no fajnie, mam podane, że te trzy liczby tworzą ciąg geometryczny. No ja bym oczywiście od tego warunku zaczęła, czyli ja od tej części zaczynam, tu gwiazdeczkę zrobię,
i gwiazdeczkę przepiszę na dół. Czyli ja jeszcze raz to przepiszę. A, B i C tworzy ciąg geometryczny. Pamiętasz, jak takie zadanie robiliśmy, że tworzą ciąg geometryczny, to ja podpisywałam Ci tam A1, A2, A3, nie? Ja nie mogę teraz podpisać A1, A2, bo tutaj już jest podpisane przeze mnie. Ale mogłabym Ci podpisać B1, B2, B3, ale nie widzę potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że skoro tworzą ciąg geometryczny, to tak, pierwsze mogłoby zostać A. Natomiast to drugie, drugi wyraz B, mogłabym zapisać jako A razy Q. Natomiast trzeci wyraz C mogłabym zrobić jako AQ kwadrat. Właśnie to wynika z tego, że jest wzór ogólny i tak razy Q, razy Q, razy Q, razy Q powstają kolejne wyrazy, nie? Albo z wzoru ogólnego, albo z tego zwykłego, takiego intuicyjnego rozumienia ciągu geometrycznego, że ja cały czas mnożę przez Q. Popatrz, co mi to dało? Dało mi to bardzo dużo, ponieważ ja najpierw miałam raz, dwa, trzy niewiadome. A teraz popatrz, ile mam niewiadomych. Tu jest A, tu jest AQ i tutaj też jest AQ. Czyli mam dwie niewiadome. To jest bardzo ważna rzecz. Ja teraz napisałam Ci zależność, w jaki sposób Ty możesz wliczyć B i C, jak będziesz miał już A i Q. Czyli do tego na pewno wrócimy. No to teraz popatrz, z tej zależności będziemy też korzystać. No to tak, A plus B plus C równa się 93. No to podstawmy do tego, czyli teraz to będę robiła tutaj pod spodem, czyli tak. A zostawię, za B podstawię AQ i za C podstawię AQ kwadrat. Co z tym mogę zrobić? No jedynie A wyciągnąć przed nawias. A no to wyciągnę. 1 plus Q kwadrat razy A i to ma dawać 93. Możemy oczywiście sobie tutaj coś przekształcić, coś wyznaczyć, a możemy na razie to zostawić, do tego wrócić. Dobra, ja może tutaj sobie wyznaczę, tak jak w poprzednich lekcjach robiliśmy, że dzieliliśmy sobie przez ten nawias, dzięki czemu mogę napisać, że A to się równa 93 na 1 plus Q plus Q kwadrat. No zobaczymy, może to będzie dla nas wygodne. Ja przedstawiam Ci, rozwiązując teraz to zadanie, przedstawiam Ci jeden ze sposobów, prawda? Można do tego zadania podejść zupełnie inaczej, ale ja akurat taki sposób wybrałam. Ostatnia informacja, którą jeszcze nie wykorzystałam, to jest to, że one tworzą ciąg arytmetyczny, ale nie po kolei wyrazy, tylko pierwszy, drugi, siódmy. No to tak, popatrz, z pierwszego i z drugiego wyrazu, co ja mogę policzyć? W ciągu arytmetycznym jest różnica. Czyli jeżeli ja od A2 odejmę A1, to mi wychodzi R. Czyli jednym słowem, A2 to jest B minus A1 to jest A i to się ma równać R. Po co mi to będzie potrzebne? Ponieważ ja teraz rozpiszę Ci, no na przykład zgodnie ze wzorem ogólnym, wyraz siódmy. Wiesz, gdyby to były trzy kolejne wyrazy, byłoby dużo prościej. Ale że nie są kolejne, to zadanie jest trudne. A7 to się równa. A1 dodać 6R, jak pamiętasz. Za A7 podstawię literkę C. No to mam. Za A1 podstawię literkę A plus 6, a za R podstawię tutaj B minus A. No to teraz pomnożę, czyli C to się równa A, dodać 6B minus 6A. No to jeszcze podstawię C, znaczy nie podstawię, tylko przekształcę. C to się równa A, może najpierw zaczniemy od B, czyli 6B i teraz A minus 6A to będzie minus 5A. No i myślisz sobie, no tutaj masz CBA, a tam było A i Q, no trzeba oczywiście to podstawić, co w ramce napisałam. Czyli zamiast C napiszę AQ do kwadratu równa się 6, zamiast B A razy Q i minus 5A. No to co? No to wszystko może przenieśmy na jedną stronę, myślę, że będzie wygodnie. Czyli AQ kwadrat minus 6AQ plus 5A. A równa się 0. Co zrobimy teraz? No oczywiście wyciągniemy przed nawias A. W nawiasie mi zostanie Q kwadrat minus 6Q i dodać 5 równa się 0. Popatrz, jakie fajne równanko mi wyszło. Tak. Kiedy iloczyn dwóch czynników da 0? Wtedy albo kiedy pierwszy wyraz jest 0, albo drugi czynnik jest 0. Tak? Pierwszy czynnik jest 0, albo
albo drugi czynnik jest ram. A teraz się zastanówmy, czy jeżeli masz trzy wyrazy, które tworzą ciąg geometryczny, czy pierwszy wyraz może być równy 0 w ogóle? I czy wtedy suma wyjdzie 93? Oczywiście, że nie. Więc piszemy sprzeczność. Natomiast to liczymy oczywiście czym? No, to jest równanie kwadratowe, liczymy deltą. Czyli delta równa się b kwadrat, czyli minus 6 kwadrat, minus 4 razy 1 razy 5. Czyli delta równa się 36 minus 20, czyli delta to jest 16. Jak ja ją spierwiastkuję, to mam pierwiastek z delty równy 4. No to co dalej za tym idzie? No oczywiście, co zrobimy dalej? Policzymy sobie Q1, Q2. No to tu będziemy liczyć. Q1 to się równa. Minus b, czyli 6, minus 4 nad 2 razy a, czyli nad 2. Czyli mam 2 nad 2, czyli 1. No to może być takie Q, a czemu nie? To liczymy Q2. 6 dodać 4 nad 2 to jest 10 nad 2, czyli 5. No może być takie Q równe 5. I teraz jak mamy już Q policzone, to tutaj popatrz, bardzo ważna taka była, takie ważne przekształcenie, do którego doszliśmy. Czyli teraz robimy tak, dla Q równego 1, ile będzie A wynosiło? No podstawiam tutaj 93 podzielone przez 1, dodać 1, dodać 1 do kwadratu, czyli 1, jednym słowem. Czyli 93 podzielone przez 3, to mamy 31. To może od razu policzmy, ile będzie B wynosiło. B to jest A razy Q, czyli to razy to. Popatrz, 31. A może tak być? Będzie ciąg stały. A teraz mamy A razy Q kwadrat, czyli A, czyli 31 razy to do kwadratu. No to też 31. Nie przejmuj się, jak wyjdzie Ci taka sytuacja. No to teraz robimy dla Q równego 5. Zaczynamy od początku, czyli od policzenia A. Tam na dole mamy przepis. 93 podzielone przez 1, dodać 5, dodać 5 do kwadratu, czyli 25. Czyli 93 podzielone przez 31, a to się równa 3. No to teraz liczymy B. B to będzie A razy Q, tutaj widzimy podkreślone, A razy Q, czyli to razy to, czyli 3 razy 5, no to 15. No i C liczymy jako A, czyli nasze A to jest 3 razy Q do kwadratu, czyli razy 25. Wychodzi 75. Czyli popatrz, co nam wyszło. Wyszło nam, że te literki ABC to mogą być liczby 31, 31, 31 albo 3, 15, 75. W obu sytuacjach się nam to zgodzi, dlatego że zarówno to jest ciąg geometryczny, jak i ten ciąg też będzie ciągiem geometrycznym. Zadanie numer 2. Wyznacz wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, wiedząc, że suma pierwszych 5 jego wyrazów jest równa 10, a wyrazy 3, 5 i 13 tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny. Więc na razie musimy na początku z treści zadania wydobyć najważniejsze informacje, czyli czytamy po raz drugi. Mamy wyznaczyć wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. Czyli zapiszemy sobie, że AN to jest ciąg arytmetyczny i nasze AN to jest do wyznaczenia, żebyśmy wiedzieli, że AN mamy wyznaczyć. I co wiemy? Wiemy, że suma 5 jego pierwszych wyrazów, czyli S5, jest równa 10, że suma pierwszych jego 5 wyrazów jest równa 10, a teraz wyraz 3, A3, wyraz 5, A5 i wyraz 13, A13 tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny. Zadanie będzie troszkę prostsze niż zadanie numer 1, bo tak naprawdę przepisałam z treści i bardzo tutaj dobrze będzie nam to wykorzystać. Nie będzie aż bardzo tak skomplikowane, aczkolwiek no, też nie należy do trywialnych zadań. Dobrze, zaczniemy od tego tak w sumie, że albo zaczniemy od tego warunku, albo od tego, jest to obojętne, z tym, że pamiętaj, że jesteśmy w ciągu arytmetycznym, czyli musimy wykorzystać odpowiedni wzór na sumę. No to ja rozpiszę S5, to się będzie równało. Przypomniałam Ci na początku naszego spotkania, że właśnie był taki wzór. Było tak, A1 dodać i teraz było we wzorze AN. Ale skoro ja mam 5 wyrazów, to musi być A5, no bo ostatni wyraz. Podzielone przez 2 i razy 5.
Dobrze, no to teraz spróbujmy co zrobić. Na pewno za S5 podstawimy dziesiątkę, bo to bezdyskusyjnie. Za A1 nic nie podstawię, ale za A5 co mogę podstawić? To, co się zawsze podstawiało w ciągu arytmetycznym, tak? Czyli mogę ze wzoru ogólnego rozpisać, że A5 to jest A1, dodać 4R. Ja to może zrobię tak w kółeczko. To zamieniłam na to, no nie powinien się dziwić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przystępujesz ze mną do tej lekcji, do zadań z ciągiem arytmetycznym i geometrycznym pomieszanych, to musisz dobry być, prawda? Bo jeżeli masz problemy z tymi ciągami, to wróć do pierwszej lekcji z ciągiem arytmetycznym i geometrycznym. Ta lekcja ma być dla Ciebie tak jakby podsumowaniem pewnym. Czyli jeżeli już przeszedłeś śmiało przez tamte lekcje, to teraz wchodzimy w trudniejsze rzeczy. I to wszystko nad 2 i razy 5. No to pod spodem. 10 to się równa. I teraz możemy zwyczajnie dodać A1, dodać A1 to jest 2A1, dodać 4R podzielone przez 2 razy 5. Na pewno pamiętasz, że ja zwracam szczególną uwagę na to mnożenie w ciągu arytmetycznym, jak była suma, żebyś jak pomnożysz obustronnie razy 2, to popełnić możesz błąd, dlatego kazałam Ci zawsze mnożyć to z tym licznikiem, a teraz zrobię jeszcze teczko inaczej, czyli tu dziesiątkę przepiszę, bo tutaj zauważam u góry, że dałabym radę dwójkę przed nawias. Zostanie mi A1 dodać 2R, i to wszystko nad 2 i razy 5. Jeżeli nie chcesz, możesz inaczej. Ale ja tak chcę też inaczej teraz z Tobą zrobić. Dlaczego? Bo teraz te dwójeczki mi się pięknie skrócą i będę miała tak 10, to się równa. I tu wymnażam 5A1 dodać i tu wymnażam 10R. No zauważasz, że są piękne liczby 10, 5, 10. One się dzielą przez 5, czyli ja Ci to napiszę 2 to się równa A1 dodać 2R. No to myślimy sobie, może by coś z tego wyliczyć, nie? Którąś nie wiadomo. No ja proponuję zawsze wyliczać A1, żeby to R zostawało. Czyli co zrobię? No przeniosę sobie, może tak zrobię. 2 to przerzucę, minus 2R równa się A1. Strony w matematyce są rzeczą umowną, więc ja teraz w głowie to wywrócę i zapiszę Ci od góry, że A1 to się równa 2 minus 2R. Nic nie zmieniam, żadnych znaków, tylko strony wywróciłam. I doszłam do bardzo ważnego wniosku, że A1 to się równa 2 minus 2R. Dobrze, no to teraz już wykorzystaliśmy to, przechodzimy do tego bardzo ważnej drugiej rzeczy. Czyli tak, po pierwsze, zanim ja będę rozpisywała, że to jest ciąg geometryczny, to ja chciałabym najpierw Ci rozpisać A3. No to pamiętasz, jeszcze raz przypominam, ciąg AN jest arytmetyczny, więc ja A3 rozpisuję jako ciąg arytmetyczny. Do tego, że jest to tutaj jakiś warunek z geometrycznym, ja na samym końcu gdzieś przejdę. Na razie muszę sobie rozpisywać, czy A3 to się równa. A1 dodać 2R, jak pamiętasz. No i teraz tak, patrzymy sobie za A1, no może byśmy co podstawili? Popatrz, za A1 podstawimy 2 minus 2R plus 2R i popatrz, ale subcio wyszło, nie? Minus 2R i 2R się skróci i wychodzi 2. Super wyszło, A3 jest równe 2. No to teraz sobie A5 rozpiszemy. A5 to jest A1 dodać 4R. Czyli to się równa. A1 znowu tu podstawię. 2 minus 2R, dodać 4R. No aż tak super nie będzie jak wyżej, ale też nieźle. 2 przepisuję minus 2, dodać R, dodać 4R, to jest plus 2R. No nieźle wyszło. I jeszcze nam potrzeba A13, jak widzimy, czyli A1 plus 12R. To się równa. Za A1 znowu podstawiam to, co w ramce. No i przepisuję dwójkę i teraz minus 2, dodać 12, to jest plus 10R. I teraz dopiero, mój drogi, ja Ci napiszę to jeszcze raz i napiszę tak samo ciąg geometryczny, tylko zrobię to już z moimi R-ami. Czyli pierwsze to było 2, przecinek, drugie było 2 plus 2R, trzecie to było 2 plus 10R, pauza, ciąg geometryczny. Pamiętasz, jak ja Ci podawałam warunek na ciąg geometryczny, to ja Ci robiłam tak, że podpisywałam Ci to jako A1. Nie mogę tu zrobić A1, bo ciąg AN był arytmetyczny. No to sobie zrobię B1, tu B2, a tu B3. Niektórzy w ogóle nawet tego nie podpisują. Od razu przechodzą na przykład na dzielenie. Ale ja Ci zapiszę. Czyli warunek B3 przez B2 to jest to samo co B2 przez
B1. No i podstawiam, czyli 2 plus 10R podzielone przez 2 plus 2R równa się 2 plus 2R podzielone przez 2. Ja tutaj widzę, że dość dużo jest tych dwójek, nie? Więc ja sobie wszędzie powyciągam dwójki, gdzie się da. Czyli tu wyciągnę dwójkę przed nami, zostanie mi 1 plus 5R. Na dole wyciągnę dwójkę, zostanie mi 1 plus R. U góry wyciągnę dwójkę, zostanie mi 1 plus R. No i na dole już nic nie wyciągnę, no bo wiadomo, że nie ma to sensu. A teraz poskracam. To mi się z tym skróci, to mi się z tym skróci. I popatrz, jakie fajne mi wychodzi równanie. 1 plus 5R nad 1 plus R równa się 1 plus R nad 1. Niech będzie. I mnożę oczywiście sobie na krzyż. Najpierw to pomnożę. Czyli 1 plus, i teraz każdy z każdym. 1 plus R, teraz plus R i plus jeszcze to razy to R kwadrat równa się 1 plus 5R. No to wszystko na jedną stronę. R kwadrat, teraz tak mam, plus 2R, a tu mamy minus 5R, czyli będzie minus 3R równa się, a super wyszło mi, bo te jedyneczki mi się skasowały po prostu, więc to się równa 0. Wyciągam R przed nawias, wychodzi mi R minus 3 równa się 0. To oczywiście jest równanie kwadratowe, tylko niezupełne, więc mi się nie chce liczyć deltą. Wystarczy, jak wyciągnę przed nawias i teraz R równa się 0 albo R równa się 3. No i teraz patrzymy sobie, R wyszło nam równe 0 albo R wyszło nam równe 3. I teraz musimy policzyć dla tego R-a A1. Ja może to tak zrobię, tutaj podpiszę pod spodem A1. No co, R nie może być zerem? No teoretycznie może być zerem. Policzmy, ile będzie wynosiło A1. A1 to będzie 2 minus 2 razy 0, czyli 2 minus 0, czyli 2. Tak, a w tym wypadku będzie A1 równało się 2 minus, a napiszę to 2 minus, 2 razy 3, czyli 6. Czyli będzie się równało minus 4. Ten przypadek i ten przypadek nie mogę żaden odrzucić, dlatego że nie mam żadnego sformułowania, na przykład, że ciąg miałby być rosnący. Gdybym miała podane, że na przykład ciąg arytmetyczny jest rosnący, to wtedy mogłabym ten przypadek z R równym 0 odrzucić. Ale jeżeli nie mam takiej informacji, no to nie mogę odrzucić, no bo niby dlaczego. A co miałam wyznaczyć wzór ogólny? No to przypomnijmy sobie wzór ogólny, czyli napiszmy sobie AN to się równa A1 plus N minus 1 razy R i podstawiam. Czyli pierwszy przypadek AN to się równa. Tu oddzielę. AN to się równa A1, czyli 2, dodać N minus 1 razy u nas w tym wypadku minus 0, razy 0, przepraszam. Więc mamy AN to się równa 2, no i tutaj z tego wychodzi 0, czyli koniec. Czyli popatrz, jaki prosty wzór ogólny nam wyszedł. AN równa się 2. No nie dziw się, bo to ciąg stały. No to teraz drugi przypadek. W drugim przypadku będę podstawiała tutaj to, czyli tak. A1, czyli minus 4, dodać N minus 1 razy R, czyli razy 3. No to AN równa się minus 4 dodać, tu wymnażam 3N minus 3. No i na końcu pasowałoby mi jeszcze tutaj zapisać 3N i minus 7. I teraz jako odpowiedź, pamiętaj, musisz uwzględnić obie sytuacje. Czyli piszesz tak, że AN wyszło Ci równe 2 lub AN wyszło Ci takim wzorem ogólnym 3N minus 7. Zadanie trzecie. Ciąg 4XY jest ciągiem geometrycznym malejącym. Ciąg Y, X plus 1, 5 jest ciągiem arytmetycznym. Wyznacz X. Tak, zapiszę. 4XY, ciąg geometryczny i malejący. Zaznaczę to, bo będzie pewnie w którymś momencie potrzebny. Drugi, Y, przecinek X plus 1, przecinek 5, ciąg arytmetyczny. I my mamy wyznaczyć x. Wiesz, zadania, które teraz dla Ciebie przygotowałam, trzecie i czwarte, są troszkę łatwiejsze. No bo gdybym z Tobą robiła same takie mega trudne zadania na tym naszym spotkaniu, mógłbyś się zrazić. Bo jednak jak już zaczynamy ciągi, to one się wydają proste. Ale jak je zgłębiamy, rozwiązujemy takie trudniejsze przypadki, no pokazuje się, że te ciągi jednak potrafią być takie, no, trudne, nie?
Dobrze, mamy dwie niewiadome, więc myślę, że to nie będziemy robić tak jak poprzednie zadania, bo zrobimy to łatwiej, dlatego że dwie niewiadome mamy, prawda? Nie mamy trzech czy czterech, w związku z czym zrobimy normalnie warunkami, które znamy. Czyli tak, może teraz przypomnimy sobie te warunki na ciąg geometryczny, a może zrobimy tym drugim sposobem, czyli gdybym ja Ci to podpisała, A1, A2, A3, to pamiętasz, mówiłam Ci, że drugi wyraz do kwadratu to się równa iloczyn pierwszego razy trzeci. No taki sposób się. Czyli drugi wyraz to jest x kwadrat równa się 4 razy y. No fajne wyszło, prawda, równanko? Zobaczmy, jak tu będzie. No to teraz sobie podpiszmy, tylko tu nie mogę już A podpisywać, tylko muszę B1, B2, B3. To spróbujmy tutaj też tym drugim sposobem zrobić, czyli, że ten środkowy wyraz jest średnią arytmetyczną dwóch sąsiadów. No to spróbujmy. Czyli za B2 podstawimy x plus 1 równa się. Za B1 y, za B3 5 i to nad 2. No, mi zdecydowanie bardziej podoba się to równanie, bo to jest kwadrat, nie? Więc pomnożę razy 2 i dostanę 2x dodać 2 równa się, tu mi się oczywiście dwójki skrócą i mam y dodać 5. Którą literkę z tego byłoby fajnie wyliczyć? X-a czy y-a? No myślę, że y, nie? Dlatego, że przed y jest domyślna jedynka, a przed x-em jednak ta dwójka stoi, to nie chce mi się dzielić przez 2. No to tak. To zostawiam po tej stronie i jeszcze piątkę dorzucam, czyli minus 5 równa się y. No to tutaj delikatnie zrobię 2x minus 3 i to się równa y. Jak Ci się taki układ nie podoba, to wymieniamy strony. Ja Ci powiedziałam, że strony sobie możesz wymieniać z lewą na prawą, z prawą na lewą. Dobrze, teraz to wrzucam w odpowiednie miejsce tutaj. No i co będę miała? X kwadrat równa się 4, w nawiasie 2x minus 3. No i popatrz, co tu będę miała do rozwiązania. Ja najpierw to wymnożę, przeniosę wszystko na jedną stronę i równa się 0. No to co robimy teraz? Oczywiście to jest równanko, które kochamy po prostu. Równanie kwadratowe. Więc liczymy sobie deltę. Delta równa się b kwadrat, czyli minus 8 do kwadratu, minus 4 razy ac, czyli 4 razy 1, jak widzisz, i razy 12. Czyli delta równa się minus 8 do kwadratu to jest 64 minus, i teraz 4 razy 12, 48. Popatrz, jaka subcio wyszła delta 16, więc ją będziemy mogli sobie super szybko spierwiastkować 4, no i policzyć x1, czyli to będzie minus b, czyli 8 minus 4 nad 2 razy a, czyli nad 2. To się równa 4 nad 2, czyli 2. No i jeszcze x2 to się równa 8 dodać 4 nad 2. Czyli to się równa 12 nad 2, czyli 6. I teraz uwaga, była taka pewna informacja w zadaniu, że jest to ciąg malejący. Zatem pewnie którąś z tych sytuacji odrzucimy. No popatrz, czy x równe 2 wskazywałoby na to, że ciąg może maleć? Oczywiście. A czy x równe 6 wskazywałoby na to, że ten ciąg maleje? No nie, bo by rósł. Dlatego tu piszemy sprzeczność. Sprzeczność oczywiście z warunkami zadania. Czy jest w zadaniu powiedziane, żebym liczyła y? Nie, no to nie by tego liczyła. Czyli po prostu jako odpowiedź napiszemy, że x jest równe 2. I właśnie takie x nam tutaj wyszło. Zadanie numer 4. Ciąg 9x19 jest arytmetyczny. A ciąg x42yz jest geometryczny. Oblicz x, y oraz z. To zadanie też nie jest takie trudne. Przekonasz się. 9x19 i to jest ciąg arytmetyczny. Natomiast x 42, y i z, no to z tego, że 4 wyrazy, ale łatwe ogólnie zadanie, jest ciąg geometryczny i mamy wyliczyć x, y i z i pytajnik. To zadanie też niby czwarte, bo myślisz sobie, że może trudniejsze, ale też specjalnie tak zrobiłam, żeby Cię tak nie wystraszyć od razu, prawda, że same trudne zadania będziemy robić. No to tak, podobnie jak wcześniej będziemy robić, tylko teraz może zapiszemy sobie tym pierwszym sposobem. Czyli znowu podpiszę Ci tutaj A1, A2, A3. Więc
A3 odjąć A2, to jest to samo, co gdybym od A2 odjęła A1. Przypominam, pierwszy sposób dotyczący właśnie rozpisywania trzech kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego. No to podstawiam. Zobaczy 19 minus x równa się x minus 9. Przenosimy niewiadome na jedną stronę, czyli minus x równa się minus 19 i minus 9 mamy. Czyli minus 2x równa się minus 28. Jak podzielę przez minus 2, to mam x równe 14. I teraz popatrz, co mi to dało. No dużo mi dało, bo ja teraz to x mogę tu podstawić. I napiszę ci 14,42 przecinek y przecinek z. Tworzą ciąg geometryczny. No to co? No to spróbujmy sobie teraz tutaj podpisać B1, B2, B3. B4. I zapiszmy warunek na ciąg teraz geometryczny. Też ten pierwszy sposób. B2 przez B1 to jest to samo co B3 przez B2. A dopiszę ci jeszcze, to jest to samo co B4 przez B3. No ale ja nie będę tak naraz rozwiązywała takiego długiego równanka, tylko sobie biorę to z tym, a później na przykład to z tym. No i teraz podstawiamy za B2 42, za B1 14, to się równa za B3 Y. I za B2 42. Tutaj fajnie byłoby sobie to skrócić, popatrz, przez 14 się skróci, czyli tu będzie 3, bo 3 razy 14 to jest właśnie 42, dzięki czemu będzie takie równanko 3 nad 1 równa się Y nad 42. Pomnożąc na krzyż mam Y równa się 3 razy 42, mamy tutaj 126. Więc wyszło nam Y. I teraz jeszcze ten warunek rozpiszemy, czyli najpierw rozpisywałam ten, a teraz będę sobie rozpisywała ten. Czyli B3 to będzie Y nad B2, czyli 42, równa się B4, czyli Z, nad Y. I teraz za Y postawiam 126 nad 42, równa się Z nad 126. To oczywiście mi się z tym skróci. Napiszę 1, tu będzie 3. I teraz napiszę, że z to się równa 3 razy 126, czyli będzie 378. I oczywiście podsumowując na końcu, x równe 14, y równe 126 i z równe 378. Zadanie numer 5, to zadanie na koniec przygotowałam, na pewno troszkę trudniejsze od zadań wcześniejszych, od 3 i 4. No mam nadzieję, że Cię również nie wystraszy. Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny AN. Dla N większych lub równych 1. Rzecz oczywista, ale czasem treści może być zawarta. Taki, że A5 to jest 18. Wyrazy A1, A3 oraz A13 tego ciągu są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wyznacz wzór na n-ty wyraz tego ciągu, oczywiście mam na myśli arytmetycznego. Dobrze, zacznijmy od tego, co mamy dane. Mamy dane taką informację i mam daną taką informację. No, nie będę dwóch naraz robiła, muszę zacząć po kolei. Myślę, że zaczniemy od tego A5, czyli A5 równa 18. Co mi to daje? Daje mi bardzo dużo, bo ja wiem, że ciąg AN jest arytmetyczny, czyli A5 to jest A1 dodać 4R, czyli to się równa 18. No więc ja z tego wyliczę A1, czyli 4R przenoszę i mam 18 minus 4R. Podkreślam to Ci, bo do tego wrócimy zapewne. Teraz przechodzimy do tego warunku, ja go też znowu przepiszę, czyli A1, A3 i A13, że to jest ciąg geometryczny. I teraz popatrz. No, mogłabym od razu rozpisywać warunek na ciąg geometryczny, ale myślę, że łatwiej nam będzie, jak rozpiszemy sobie tak. A1 już mamy rozpisane. Pasuje nam A3 rozpisać, to ja tutaj będę rozpisywała. Czyli A3 to się równa. Zapewne znowu podobnie wiesz, jak to było w ciągu arytmetycznych. A1 plus 2R. Czyli to się równa. Za A1 podstawię to, czyli będę miała 18 minus 4R, dodać 2R. To się równa. 18 i teraz minus 4R, dodać 2R, to jest minus 2R.
No to teraz jeszcze mi potrzeba A13, no to rozpisuję. A13 to się równa A1 plus 12R. Czyli za A1 podstawiam 18 minus 4R, dodać 12R. To się równa, 18 przepisuję i teraz minus 4R dodać 12R to jest plus 8R. Podkreślam. I teraz ja to, co wyliczyłam Ci, będę podstawiała pod ten warunek. Może na czerwono, żebyś lepiej widział. A1 to będzie 18 minus 4R. Przecinek. 18 minus 2R. Przecinek. 18 plus 8R. To był ten przecinek z przodu. I to tworzy ciąg geometryczny. Kiedy trzy wyrazy tworzą ciąg geometryczny? Już tego warunku może nie będę po raz kolejny przepisywała, tylko zapiszę tak. Jeżeli to podzielę przez to, dostanę to podzielone przez to. Albo jak to do kwadratu równa się to razy to. No to może spróbujmy z tego skorzystać, z tego drugiego. Czyli 18 minus 2r. Jak podniosę do kwadratu, to ma mi wyjść do czym to razy to. No to proszę bardzo. 18 minus 4r razy 18 plus 8r. No to liczymy, nie? 18 do kwadratu to jest 324, odjąć wzorem skróconego mnożenia. Najlepiej, oczywiście można rozbijać nawias razy nawias, ale myślę, że zrobimy wzorem. Czyli podwojone, czyli będziemy mieć 2 razy 18, czyli 36 i razy 2, 72r, dodać to do kwadratu, czyli 4r kwadrat, równa się. Tu wymnażamy każdy z każdym, czyli 18 razy 18, 324, 18 razy 8r będziemy mnożyć, czyli mamy tutaj 10 razy 8 to 80 i 8 razy 8, 64, czyli 80 i 64 to jest 144r. Dalej, teraz 4 razy 18, no to będziemy mieć minus 72r i jeszcze mamy 4 razy 4r, oczywiście na minusie, razy 8r to będzie 32r do kwadratu. No popatrz, na pewno jedną rzecz fajną tutaj mamy, że 324 nam się z 324 skróci, a reszta wszystko na jedną stronę przeniesiemy. Aha, jeszcze widzimy sobie, jak się dobrze popatrzymy sobie, to jeszcze widzimy, popatrz, że nam się skróci minus 72r, minus 72r. Zawsze to lepiej, nie? W zapisie. No to przenosimy. 4r kwadrat zostawiamy, to przerzucamy, czyli minus 144r i to przerzucamy, czyli plus 32r kwadrat równa się 0. Muszę pododawać, czyli 36r kwadrat minus 144r równa się 0. Podzielę przez 36, bo tak się składa, że się da. Czyli mam r kwadrat minus 4r równa się 0. To jest równanie kwadratowe, oczywiście, ale nie będę liczyła deltą, dlatego że ono jest niezupełne. Wyciągnę r przed nawias i mam r minus 4 w nawiasie, czyli r razy r minus 4 równa się 0. I teraz, albo pamiętamy, jest wyoczy, pierwszy czynnik wynosi 0, albo drugi czynnik wynosi 0. Czyli drugi czynnik, czyli po prostu r w tym wypadku równa się 4. R równe 0. Jaki to ciąg był arytmetyczny, jak R było równe 0? Oczywiście stało, nie? A tutaj w treści mam podany haczyk. Młodzież się na tym wykłada. Nie zauważa, że ciąg rosnący. Ja tu muszę napisać sprzeczność. Oczywiście jest to sprzeczność z warunkami zadania, tak? Z założeniem zadania. No to R równe 4 mi super wyszło. To teraz podstawiam, wracam do A1, bo mi potrzebne. Czyli ja wracam do A1, czyli piszę A1 to się równa. 18 minus 4 razy 4, czyli 18 minus 16, czyli pięknie mi wyszło 2. Czy to już jest koniec zadania? Otóż nie, dlatego że ja poprosiłam o wzór ogólny. Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, czy inaczej wzór ogólny. No to przypomnę Ci go tutaj może, bo mi wystarczy miejsca. A n to się równa A1 dodać n minus 1 razy r. No to proszę bardzo, AN to się równa A1 to jest 2, dodać N minus 1 i razy R u nas razy 4. Czyli AN to się równa 2, dodać i wymnażam 4N minus 4. Czyli AN to się równa 4N i 2 minus 4, no to sobie odejmę, czyli będzie minus 2. I to, mój drogi, jest odpowiedź do naszego zadania. No, zadanie takie skomplikowane w tym zakresie, że wyszły dwa przypadki, ale jeden podrzuciliśmy. Ja bym powiedziała, na szczęście został odrzucony, bo wiesz,
Robię z Tobą nieraz takie zadania, gdzie właśnie są dwa przypadki, nie da się żadnego odrzucić. No to wtedy te zadania są bardziej takie zagmatwane, zawiłe. Jeżeli więcej obliczeń jest, prawda, więcej zapisów. Jeżeli jakiś przypadek da Ci się odrzucić, to super. Trzeba się tylko z tego powodu cieszyć. Tylko trzeba mieć tą świadomość, nie? Kiedy odrzucamy. To wszystko, jeżeli chodzi o to nasze spotkanie. Można by było powiedzieć, że tym tematem kończę z Tobą ciągi arytmetyczne i geometryczne, aczkolwiek jeszcze dwie lekcje zostały, ponieważ musimy się zastanowić, co bywa na maturze. Powiem Ci wszystko, tak? I ciąg arytmetyczny, i ciąg geometryczny, ale porozwiązuję jeszcze z Tobą przykładowe zadania maturalne. Jeżeli chodzi o tą lekcję, to zwróć szczególnie uwagę na to, że fajnie jest znać te warunki, które świadczą nam o tym, że trzy kolejne wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny, czy też geometryczny. Podawałam Ci dwa sposoby. Wybierz sposób, który Ci odpowiada i stosuj go w zadaniach. Jeszcze jako ciekawostkę podam Ci, że jeżeli zadanie, tak jak to zadanie numer 5, zaczyna się od informacji, że ciąg jest arytmetyczny, to to zadanie na pewno jest łatwiejsze, niż gdyby zaczynało się od informacji, że ciąg AN jest geometryczny. Dlatego, że ciąg geometryczny jest trudniejszym ciągiem. Te wzory są bardziej zawiłe, w przekształceniach jest trudniejszy, prawda? Więc jeżeli ten ciąg geometryczny jest trudniejszy i jeżeli od niego zaczyna się zadanie, no to tak będzie Ci gorzej. Nie mówię tylko nie do zrobienia. Oczywiście zrobiłam z Tobą zadanie numer 1 na tym naszym spotkaniu właśnie było takie, że była na początku informacja, że ciąg, ale nie jest geometryczny. To nie jest tak, że zadanie jest nie do zrobienia, po prostu jest tylko trudniejsze. Natomiast jeżeli zaczyna się zadanie od tego, że ciąg jest arytmetyczny, no zadanie wtedy to jest takie łatwiejsze, przekształcenia, bardziej takie, oczywiście też długie, ale bardziej takie przyjazne dla oka i dla tych naszych właśnie obliczeń takich matematycznych. Mam nadzieję, że ciągi Ci się spodobały i te ciągi uciągniesz. Tak bym chciała, żebyś te ciągi uciągnął i dzięki tym ciągom zdał maturę. Zapraszam Cię, bo jeszcze ciągi nie kończymy, pozostały nam dwie lekcje i zapraszam Cię na kolejne lekcje ze mną.